W naszym gimnazjum, jak co roku, uroczyście obchodzimy Święto Niepodległości. W tym roku pod hasłem Spotkanie z Polską. Gimnazjaliści zaangażowali się w to ważne dla Polaków święto, przygotowując biało-czerwone kokardy oraz pieśń legionową. Klasy brały udział w konkursie pieśni legionowej. W klasach pierwszych najlepsza okazała się klasa pierwsza A w pieśni pod tytułem Przybyli ułani pod okienko. W klasach drugich najlepsza okazała się klasa druga D w pieśni pod tytułem Piechota. W klasach trzecich najlepsza okazała się klasa trzecia C w pieśni pod tytułem Przybyli ułani pod okienko. W oczekiwaniu na wyniki konkursu młodzież wspólnie śpiewała patriotyczne legionowe pieśni. Posłuchajmy. Thank you.
Regiony to żołnierska buta, regiony to ofiarny stos. Regiony to szmarzyńców los. Regiony to żołnierska buta, regiony to oraz zasłużonego dla miasta Głogowa. W trakcie sesji wręczono także nagrody uczestnikom pierwszego powiatu konkursu historycznego pod tytułem Boje Polaków od powstania wielkopolskiego do powstania warszawskiego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pierwsze miejsce w szkołach gimnazjalnych zajął nasz zespół w składzie Aleksandra Szymankiewicz, Wiktoria Kordacka i Maria Rybiak, które stworzyły najciekawszą grę. Nasza kamera oczywiście zarejestrowała uroczystość. Posłów Bogowski, panią Ewę Gross, posłana Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i pana Wojciecha Złowskiego, posłana Sejm Rzeczpospolitej Polski. Witam wójtów i przewodniczących gmin z terenu powiatu Bogowskiego. Miło nam gościć przedstawicieli związków i stowarzyszeń, w tym Związku Komendantów Rzeczpospolitej Polskiej i Grupy Więźniów Politycznych, Związków Sybiraków, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów. Serdecznie witam z panowie uchwałą nr 27 przez 243 przez 16 panu Franciszkowi Marciniak tytuł zasłużony dla miasta Głogowa. Podpisie przewodniczący Rady Miejskiej Głogowy Andrzej Koliński. Wielkopolskiego do powstania warszawskiego. Za chwileczkę będą Państwo mogli zobaczyć najwspanialszych z najwspanialszych. Naszą kochaną młodzież, która brała udział w tym konkursie. Konkurs organizowany był przez Starostwo Powiatowe i był pod szczególnym patronem Społecznej Rady Kombatantów i osób represjonowanych przez staroście głogowskim. Celem konkursu było pogłębienie oceny wśród młodych ludzi postaw patriotycznych i obywatelskich. Upowszechnianie wśród młodych ludzi znajomości historii najnowszej, rozwijanie w uczniach umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł. W wykuszu, Szanowni Państwo, po tej sesji będą mogli Państwo oglądnąć pracę młodych Głogowian, ale to, co jest piękne w tych pracach i to, co pozostaje z tego konkursu, to jest to, jak oni patrzą, jak oni czują, jak oni przeżywają tą historię. Jedna, czyli grupa szkół podstawowych, swoje wyrazy uczuć przedstawiała podczas wykonywania prac w technikach plastycznych. Grupa gimnazjalistów przedstawiała losy powstańców w formie gier planszowych. Natomiast najstarsza grupa szkoły ponadgimnazjalne stanęła w szranki między sobą do konkursu historycznego.
naprawdę po tych wszystkich etapach zostaje dla nas coś pięknego, coś niepowtarzalnego, a zwłaszcza po tych najmłodszych i po gimnazjalistach. Czyli pozostają ich prace, które można oglądać, i po gimnazjalistach gry planszowe. I wierzę, że uda nam się co najmniej kilka tych gier upowszechnić wśród Głogowian, tak aby młodzież, rodzice mogli ze swoimi dziećmi i ze sobą grać, ucząc się historii. Chciałem Państwu powiedzieć, że mamy wspaniałą młodzież. Ta młodzież ma wspaniałych rodziców i wspaniałych nauczycieli. I za to bardzo dziękuję. Przed nagrodami chciałbym jeszcze, żeby dwa słowa zabrał pan Franciszek Marcinek, który reprezentuje, jest przewodniczącym Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, bez którego ten konkurs nie miałby tak znacznego wymiaru i znaczącego. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością staraliśmy się skarować i reprezentować Społeczną Radę Kombatantów przy Staroście jako honorowy aparat nad pierwszym powiatowym konkursem wyborowym Boje Polaków